Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was na filmik z porządkowania mojej szafy gospodarczej. Miłego oglądania! Szafa przedprezentuje się tak, nie ma może jakiejś takiej wielkiej tragedii, ale już trochę jakiś taki nieład się tam na dole pojawił. A oprócz tego chciałam trochę przejrzeć te leki, ponieważ nie przeglądałam ich od dłuższego czasu. I wszystko wyciągam. Przecieram, ja używam do tego mieszanki wody i izoflory. I przeglądam po kolei każdą jedną rzecz. I najpierw w telefonie wyszukuję sobie notatkę, gdzie mam właśnie zapisane wszystkie leki, jakie mamy w domu, razem z datami ważności. I tutaj od razu sobie to wszystko edytuję. Jeśli nie chcecie mieć tego typu rzeczy w telefonie, to możecie sobie to po prostu napisać na kartce, kartkę przykleić, czy to na drzwiczkach szafki, w której trzymacie leki, czy złożoną właśnie gdzieś tam w lekach. To się bardzo przydaje, jeśli na przykład mamy potrzebę i musimy iść do lekarza, wtedy pokazujemy taką karteczkę i dzięki temu bardzo często jest tak, że naprawdę nie musimy kupować jakichś dużych ilości tych leków, ponieważ możemy wykorzystać to, co już mamy w domu. Następnie wszystko odkładam na miejsce. Ja leki mam pogrupowane w 4 pojemnikach. Wszystkie pojemniki mam opisane. Jest nam po prostu dzięki temu dużo łatwiej wszystko potem znaleźć. Następnie zabrałam się za tą główną część szafy i tutaj również wszystko w pierwszej kolejności wyciągam, przeglądam.
I tutaj możecie zobaczyć, że niektóre rzeczy po prostu muszę odkręcić i powąchać, ponieważ nie opisałam od razu i z czasem niestety, ale można zapomnieć, co w jakiej butelce jest. Na szczęście ja jakoś nie mam tak dużo tych płynów, więc generalnie wiem, że na przykład jest to rozrobiona z Flora albo mydło kastylijskie. Następnie zabieram się za ostatnią, najniższą półkę. Tutaj również mam różne pojemniki. W jednym na przykład mam magiczne gąbki, w kolejnym wkłady do Swiffera, w jeszcze innym nakładki na mopa, czy szczotki do ubrań, takie szczotki do czyszczenia. I każdy pojemnik również jest opisany, dzięki temu nie ma problemu ze znalezieniem później czegokolwiek. Tutaj oczywiście mój pomocnik musiał się na chwilę chociaż pojawić. Ja magiczne gąbki zazwyczaj zamawiałam w większych ilościach na AliExpress, ponieważ dużo taniej wychodziły i tą nadwyżkę trzymałam właśnie za tymi pojemnikami. Ale teraz stwierdziłam, że skoro mam tą szafę na dole w tym składziku, to nie ma sensu trzymać tych rzeczy, których na razie w domu nie używam, więc wszystko to znoszę tam właśnie do niej. I ta kubka, którą widzicie właśnie tutaj po prawej stronie ekranu, to jest większość właśnie rzeczy do wyniesienia do tej szafy. Przy okazji również przejrzałam rzeczy z tego organizera. I tak szafa prezentuje się po. Ten organizer tutaj taki wiszący, to tutaj jeszcze powinien być zapas papieru toaletowego, ale jesteśmy przed zakupami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.